Młodzi wolontariusze z Wałeckiego Prawa i Sprawiedliwości prowadzili zbiórkę w biurze poselskim Małgorzaty Golińskiej, obecnie wiceminister środowiska. Udało się zabrać kilkadziesiąt worków z odzieżą, zabawkami i środkami czystości. Chcemy pomagać tym osobom i nawiązaliśmy bliższą współpracę z Caritasem przy parafii Mikołaja i zapytaliśmy ich, czy nie potrzebują naszej pomocy. Dlatego też zdecydowali się na zbiórkę darów dla stowarzyszenia. Mieszkańcy walczy już po raz kolejny pokazali, że mają dobre serce i potrafią dzielić się z potrzebującymi. Zawsze z uśmiechem, ogromną radością, że komuś się chciało zebrać coś w domu, szafy, przeżyć w piwnicę i nam przynieść, poświęcić swój czas, żeby, żebyśmy mogli to dostarczyć tej osobie. Dary już zostały przekazane do karitasu przy parafii świętego Mikołaja w wałczu. Jutro zabawki i środki czystości otrzyma stowarzyszenie dzieci niepełnosprawnych uśmiech, a jak zapowiadają młodzi wolontariusze Prawa i Sprawiedliwości, to nie koniec akcji charytatywnych, bo potrzebujących jest wciąż wielu.